Ten babek. Wyciągamy list? Chodź, wyciągamy list. Sama. O! Lubujesz, Michał, lub list. Jest list, no. Co, czytamy list? Tak, nie, baba. Co, czytamy list? O, czekaj, na buty. W bucie, szukajcie w bucie baby. Buty, baby? Nie. O, ona lubi baba czytać. Czekaj. No, ona lubi baba mówi. Jesteś bąblu jeden, ty. Tak? Mój bąbelek jesteś? Czekaj. Tak, mój no ale ty już szukasz. A kto tam jeszcze chwileczkę wytrzyma? Baba wie, że już ma przyjść i baba już teraz spieszy, bo zaczęła się ubierać, jak ja wychodziłem dopiero. Trzymać! No, co to tam za oszukiwanie? Nie oszukiwać. Co to za oszukiwanie? Okej. Nie oszukiwać. Jak tam, ojcia? Już, o, słyszysz? Ty? To. Znalazłaś? Co tam jest? Jak dobrze, że ty tam zna... O, co to jest? Krzesełko i ogródek? Marchewki tam rosną, co tam jeszcze rośnie? Sałata. Sałata i brokuł. I brokuł. Ale to jest... Hej, hej, to, ale to jest i twoje, i Lili. Uwaga, uwaga, wyciągamy i podawaj, podawaj mi tutaj. Tak, 21. O, żelki dostaniesz, to ptaki, żelki dla ciebie, co? Ptaki. Czekaj, czekaj, ja to chwycę tu. Ptaki. O, byś to położył. O, tu włożymy. Ja trzymam od dołu, a ty wyjmujesz. I co, Lęcia? Dobre, dobre cukierki? Jeszcze jest coś. Ptaki. No jest Lili też dostanie cukierka? Koniec, wszystko. I teraz, poczekaj, to weź, czekaj, weźmiemy z koszyczkiem. Weźmiemy koszyczek, uwaga, koszyczek, czekaj, dobrze. Dla ciebie będę dobrze, zabierz koszyczek na stół i idziemy do stołu, chodź. Ale lubię dzisiaj. Żelki? Ale daj wujkowi coś, daj wujkowi, no, daj wujkowi coś. Czekaj, Lili. Ale Lena, to Lili sobie wzięła. A poczekaj, a może ona to jedno... No, Lenuś, a może sobie Lęciu, to jedno wziąć? No, no to daj, daj wujkowi. Lilko, zaraz dostaniesz, tak? A teraz daj Lilce. Teraz daj Lilce to, bo ona to na to miała ochotę. O, pięknie. Dziękuję. To dla mnie, tak? To dla mnie. A mamusi? A że... A ty... A nie, to nie są żelki. Jedziemy właśnie do kościoła, także mamy załadowane auto prawie po brzeg. Brakuje nam tylko mojego brata, który został w domu. Także gdyby on jechał, to byśmy mieli załadowane totalnie po brzeg. Także mamy drugi rząd, jak się bawi! Trzeci rząd, jak się bawi! Także no jedziemy załadowani i w takich sytuacjach przydaje się 7-osobowe auto. Kurde, nie widzę. Jedziemy właśnie na wodospad. Pokazać mojemu bratu wodospad, bo w sumie jest jedyną osobą, która jeszcze go nie widziała i mamy nadzieję, że
Tym razem pogoda nam dopisze, bo ostatni raz jak byliśmy z moimi rodzicami, to pogoda nam nie dopisała. I było paskudnie i zimno i w ogóle było mega. Więc mam nadzieję, że tym razem pogoda nam dopisze. Bo tutaj gdzie jesteśmy, czyli pod domem, pogoda jest zresztą zobaczcie sami, jest przepiękna pogoda. Co i to teraz tutaj ma ona trzymać? Tak. Lęciu, jak się okaże, że jest za ciężki, to powiedz, także jedziemy, bo jesteśmy załadowani po dach. Mamy 3 rzędy siedzeń załadowane. O, 3 rzędy siedzeń. Więc nawet wózka nie wzięliśmy, więc Lili będzie musiała. Jeszcze cofałam się do domu po chustę. Uświadomiłam sobie, że nie bierzemy wózka ze względu na to, że jesteśmy załadowani po dach. No i Lili może nie przejść całej drogi i mogą jej się zmęczyć nóżki, bo ma krótkie nóżki, jak u kaczuszki. Więc chusta powinna nam ułatwić sprawę. O, ale świeci. No, dobra, to my jedziemy i widzimy się przy wodospadach. No więc przyjechaliśmy na wodospady. Ja mam małego Glusia w chuście. Także idziemy teraz przed siebie. Idziemy teraz zobaczyć wodospad. Jest strasznie zimno, strasznie wieje. I mam nadzieję, że nie będzie tak całą drogę, bo jest paskudnie zimno. Odlatujesz? Właśnie pilnujemy z moim bratem Lilki, żeby nam nie odfrunęła przy tym wietrze, który jest, bo wieje nam strasznie. Prawda, Lileczko, że wieje? No pewnie, a co tam jest? Owieczki są? Owieczki są! Mahon Falls, czyli mahoniowe wodospady. Pięknie jest, teraz przestało wiać, to w ogóle jest pięknie. Wujek idzie z Lilką, dziadzia idzie z Lęcią, tu jest baba. Lenuś, za daleko nie. Nie, no to tu się posadzę. Ale to ja się posadzę. O! Teraz tu. Patrz, a tu jest mały alpinista. Mały alpinista, który się wspina. Uwaga, uwaga! Opa! Uwaga! Lenuś! Lęcia! Wracamy już do domu. Byliśmy na wodospadzie. Było ślicznie, ale strasznie wiało. Także... strasznie teraz świeci słońce. No, także teraz już wracamy do domu. Wyziębieni, także ciepłą herbatę od razu jak przyjedziemy sobie zrobimy. Prawda? Ekipa? Kawę! No to kawę! To kawę! Byliśmy jeszcze na zakupach w polskim sklepie odebrać karpia i kupić kilka rzeczy. I byliśmy na zakupach w Aldim jeszcze, takich ostatnich.
I wydaliśmy 69 euro. Ja nie wiem, jakie to jest w ogóle możliwe. Ale po prostu wydaliśmy 69 euro na zakupy. Także po prostu cudownie. No, ale o tyle, że już mamy wszystko teoretycznie kupione do świąt. Chociaż pewnie i tak będzie tak, że... I tak pewnie będzie tak, że tuż przed całą Wigilią, albo w samą Wigilię będzie... weź jeszcze jedź po to, weź jeszcze jedź po to, weź jeszcze jedź po to. Uwaga na łebkę. Na jej wody. Uuuuj, przepraszam! Co to się stało? No, uwaga. Co to się stało? O! Uważaj, lęci. Dalej, no. Trzymaj się. Baba. Baba ma nałożyć? Proszę. Trzymaj. Baba jest gwiazdą nadal. Widzisz? Moc baby. Powołanie życia. Najważniejsze powołanie. Szoroboro, 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 szoroboro. Wszystkie zakupy kupiliśmy. Wszystko co było. Lena, pokaż to, co się stało. Pokaż, co się stało. Moja noga. Taka noga, takie ała. Takie ała. No i co się stało? Ja wchodzę w szafkę tu. W szafkę się uderzyłaś? A dlaczego? To bardzo bolało, co? A dlaczego się uderzyłaś? Ale bolałam. No płakałaś, no ja cię wcale nie dziwię, jak tak mocno się uderzyłaś, to musiałaś płakać.